Cześć, witajcie. Słuchajcie, muszę nagrać jeszcze raz ten sam filmik, ponieważ poprzedni chciałam zrobić eksperyment i włączyłam taką opcję, która nie wiedziałam właściwie do czego ta opcja jest. I się okazało, że cały filmik szedł w przyspieszonym tempie i cały czas, po prostu cały film był w przyspieszonym tempie, czyli i muszę nagrać go jeszcze raz. Obiecałam Wam, że wspomnę o tym preparacie, który zamówiłam do rzęs. Już go dostałam. To jest Revitalage. Proszę, to jest Revitalage. Tak wygląda. Wielkość... taka wielkość jak... jak tusz do rzęs. Jak tusz do rzęs. Jest taki aplikator, tak wygląda i smaruje się brwi i rzęsy co dzień rano. Kilka dni już to zastosowałam, ale nie wiem, czy u mnie będą już teraz jakieś rezultaty, dlatego że ja jeszcze biorę tą chemię drugą, taką, co Wam mówiłam, mam takie lekarstwo, które ma zniwelować jakby takie uczulenie, które dostałam po poprzedniej chemii. Po prostu znalazłam się w 30% osób, które właśnie tak reagują na, chyba to tam skład był, chodziło o herceptynę. I teraz obawiam się, że jeżeli będę zbyt wcześnie stosować na brwi, to może nie zadziałać. Ale jeżeli ja stosuję, na razie wydaje mi się, że mi się zatrzymały. Brwi mi urosły, teraz mi się zatrzymały, włosy zaczęły rosnąć, też się zatrzymały, ale zobaczymy, jak tylko pierwsze rzęski mi urosną, to ja zaraz wam pierwszą rzęskę pokażę. Cóż jeszcze chciałabym Wam powiedzieć? mam się dobrze, jest wszystko ok. Cały czas jestem pełna nadziei. Ja jestem tak troszkę może naiwna i wierzę, że słuchajcie, to wszystko się cofnie i nie będę musiała mieć nawet ani operacji, ani nic, ale to są takie marzenia ściętej głowy, ale tak wierzę w to, że normalnie, jakby się stało, co to by było po prostu cudownie. No jest to może trochę śmieszne, naiwne, ale któż mi zabroni wierzyć w coś takiego? I słuchajcie, cóż jeszcze Wam powiem ciekawego. Wyczytałam, że starałam się znaleźć owoce, które są wskazane, które niszczą komórki, takie właśnie te złe. I to są wszystkie owoce pestkowe, ale jest owoc mango, który właśnie zawiera takie dwa składniki. Które są odpowiedzialne za niszczenie komórek rakowych. I jem co dzień mango. Zaraz Wam pokażę może, jakie ja mango jem. Zaraz Wam pokażę. To jest to czerwone. To czerwone. Matka jego tu. O, takie mango. Takie mango jem. I muszę przejść, bo tu mam bardzo dobre światło, a tam już nie chciałam się zaświecać. No i słuchajcie, i to mango sobie spożywam. Cóż jeszcze? Powiem Wam, że ja przed w ogóle diagnozą, przed wszystkim bardzo zdrowo się żywiłam i gimnastykowałam się i ruszałam, chodziłam, spacerowałam bardzo dużo, po kilkanaście kilometrów. Nie jadłam mięsa, nie jadłam nabiału, absolutnie żadnych przetworzonych rzeczy. No i co? I nic to nie dało, więc uważam, że nie tutaj tkwi problem, że jest to tu i gdzieś indziej. Ja zaczęłam stosować bardzo duże dawki witaminy D3,
z tego względu, że zwiększa się cała odporność. I powiem Wam, że pomimo, że mam zmniejszoną odporność przez chemię, że mój organizm jest zniszczony, ja ważę 48 kilo, więc jestem teraz chudziutka, no zawsze ważyłam 50, 53, teraz 48, to jest za mało. Chciałam troszeczkę nabrać ciałka. I powiem Wam, że zaczęłam spożywać właśnie mięso, ale staram się jeść steki, takie z dobrego źródła, te marmurkowe, no najlepsze są steki z wołowiny z Krupp Wagyu, to jest wołowina Kobe. Jest to wołowina japońska, te krowy są w Japonii, one są specjalnie żywione, nie dostają żadnej sztucznej paszy, są masowane, są... No bardzo o nie się dba, karmione są ziołami i samą zdrową żywnością. Jest jeden producent u nas w Polsce na Pomorzu, który takie krowy sprowadził i je tutaj rozmnożył i nawet tą wołowinę, te steki sprowadzał do Warszawy, ale w tej chwili niestety już tylko można jego steki dostać, tylko zjeść w jego restauracji, więc trzeba pójść po prostu do jego restauracji i tam można sobie te steki zamówić. A już nie przywozi, nie sprowadza, nie rozprowadza tego po innych miastach. I ja sobie takie, znaczy też nie miałam dostępu do tych steków, więc kupowałam takie steki albo takie mocno marmurkowe z dobrego źródła, albo steki australijskie. No teraz troszeczkę bałabym się z eksportu taki stek zjeść, ponieważ no wiadomo teraz i tam i w Chinach i właśnie na całym świecie ten wirus, koronawirus panuje, więc no ostrożnie z tym. I słuchajcie, co jeszcze? Troszeczkę no, nabiał specjalnie nie jadam, bo wiem, że nabiał nie jest zbyt zdrowy. Obecny nabiał, nasz nabiał oczywiście, taki, który jest produkowany normalnie przemysłowo, który możemy dostać, jest wszędzie dostępny. Ale jem to, na co mam ochotę. Po prostu zaspokajam wszystkie swoje potrzeby. Jem... Kupuję to, na co mam ochotę, robię to, na co mam ochotę, spotykam się z ludźmi, których kocham i wszystko robię dla siebie, to, co jest najlepsze, to, na co mam ochotę, co chcę zrobić, z kim chcę się spotkać i otaczam się ludźmi, którzy mnie kochają, którzy są mi bardzo życzliwi. Spożywam pożywienie, na które mam ochotę. Jak mam ochotę na steka, to jem steka. Jak mam ochotę na tatara, to kupuję sobie tatara, oczywiście z dobrych źródeł. Ostatnio miałam straszną ochotę na takie mleko, takie prawdziwe mleko. No, akurat nie mogłam z takiego ekologicznego miejsca wziąć, więc kupiłam sobie to mleko Robiko. No, bardzo mi smakowało. Upiekłam sobie sama takie pampuchy na parze, robione własnej roboty, były przepyszne i spożywałam z tym mleczkiem, bo chcę nabrać troszkę ciałka, ponieważ jestem bardzo szczupła, 48 kg troszeczkę za mało, chciałabym troszeczkę nabrać ciałka i tak jak mówię, jem wszystko to, na co mam ochotę i kupuję właśnie też owoce, czyli jagody, chociaż powiem Wam, że te jagody kupione w markecie, one są w ogóle niesłodkie, nie smakują mi. Jedynie smakuje mi to mango, które ma dość grubą skórę, więc te wszystkie różne pestycydy za szybko tam nie przenikają do nich. Na banany nie mam ochoty i jakoś specjalnie bananów nie lubię. Bardzo lubię wiśnie, bardzo lubię właśnie truskawki i smakuje mi bardzo to mango, więc go teraz nagminnie jem. Jeszcze jak wyczytałam, że ma te dwa składniki, które są odpowiedzialne za niszczenie komórek więc nowotworowych, więc jak najbardziej to mango, chyba dlatego mi zaczęło jeszcze bardziej smakować. I cóż jeszcze Wam powiem? No, dbajcie o siebie, jedzcie to, na co macie ochotę,
Ja już sobie teraz nawet właśnie zaczęłam brać tą duże dawki witaminy D3. To jest bardzo, bardzo kontrowersyjna sprawa. Różne są głosy na ten temat. Ja zaryzykowałam, nie mam już nic do stracenia, więc wydaje mi się, że nie jest to zła sprawa. Wszyscy dookoła tutaj moich najbliższych chorowali na grypę, mieli kaszel, katar, gorączkę i maleńkie dzieci. Roczne dziecko i dorośli, a ja miałam tylko katar, więc pomimo, że mam zmniejszoną odporność po lekach, to jakoś się utrzymałam, więc uważam, że słuchajcie, że ta witamina D3 jest naprawdę no, bardzo nam potrzebna, mnie w każdym bądź razie w dużych dawkach. I trzeba ją brać, duże dawki trzeba brać razem z witaminą K2, MK7, najlepiej tą z natto, no ja jem też natto, jeżdżę specjalnie do Kuchni Świata i kupuję sobie tą natto, kupuję sobie również taki bardzo pyszny chlebek żytni z piekarni Vincent. Ostatnio nawet byłam i miałam ochotę, aż mi ślinka leciała, słuchajcie, na pączka, którego z 20 lat nie jadłam, bo ja nie lubię pączków. Nie wiem, miałam ochotę na tego pączka i kupiłam sobie takiego wspaniałego pączusia z orzeszkami. No, zapomniałam, jak one się nazywają, moje orzeszki. Jak te orzeszki się nazywają? Takie zielone, nie pini, tylko te zielone, które są w takich skorupkach jak małże. No, jak one się nazywają? Zapomniałam. Oczywiście ja jem takie rzeczy w taki sposób, że ukroiłam sobie plasterek i to już mi wystarczyło. Także całe moje jedzenie pączka, ale miałam na to ochotę. Wprowadziłam też nabiał w postaci jajek. Jem właśnie jajka. Jem, tak jak mówię, no wołowiny. Niby mówią, że wołowina nie, że powinno być lekkie mięso z kurczaka, ale te kurczaki są... Kurczaki hodowane przemysłowo są tragiczne. One muszą być faszerowane antybiotykami, bo jeżeli jeden kurczak zachoruje, padłyby wszystkie, więc oni muszą te kurczaki faszerować. No, wołowina tak samo. Krowy jedzą na przykład teraz zimą, oczywiście takie krowy hodowane przemysłowo jedzą kukurydzę, która też jest tragiczna, też muszą mieć te wszystkie antybiotyki, my potem z tym mlekiem i z tym mięsem jemy, ale no, staram się kupować z dobrego źródła i jeżeli mam na to ochotę, to właśnie to kupuję. No zobaczymy, czy mnie to nie zabije, co mnie zabije, czy jedzenie mnie zabije, czy chemia mnie zabije, czy ta straszne te komórki mnie zabiją. Zobaczymy. Na razie walczę cały czas, jak widzicie, trzymam się zdrowo, jestem pełna wigoru, zadowolenia, uśmiechu, mimo że wyszły mi brwi, wyszły mi rzęsy, wyszły mi włosy, to oczywiście co, to troszeczkę mi tam zostało, ale to mam takie, już mi zaczynają rosnąć, ale takie już są malusieńkie. Jeżeli urosną troszkę większe, zobaczymy, może wtedy jakoś się zrobię... Coś wymyślimy z tymi włosami, a na razie takie muszą być jak są. Najważniejsze jest teraz, żeby właśnie się wyleczyć i tak jak Wam mówię, mam straszną, cały czas powtarzam straszną, nie? Skąd to mnie? Mam dużą nadzieję, że u mnie to wszystko się cofnie i że nie będę musiała mieć ani operacji, ani nic, no tej od O tym marzę, o tym sobie po prostu marzę i to by było spełnienie moich marzeń i bym była po prostu przeszczęśliwa, jeżeli tak by się wydarzyło. Zobaczymy. Uda się, nie uda. Tak jak Wam powiedziałam, ja przyjmuję od życia wszystko to, co dostaję. Skoro tak się wydarzyło, takie otrzymałam, nie wiem jak tu powiedzieć, no... Niektórzy mówią, krzyż, który trzeba nieść. Ja tam nie uważam tego za jakiś krzyż. Po prostu taka kolej rzeczy, tak się stało.
musiałam mieć zmniejszoną odporność, każdy komórki nowotworowe w swoim organizmie ma i jeżeli odporność zmniejszona, wtedy się one atakują. Teraz będę już dbała o tą witaminę D3, będę starała się kontrolować to i dbać właśnie o odporność i zobaczymy, może wszystko minie i okaże się, że nie będę musiała mieć nawet operacji, byłabym po prostu przeszczęśliwa. No, jeszcze raz Was serdecznie pozdrawiam, przepraszam, że w kapturze, że może w takim miejscu, ale tu mam najlepsze światło, bo mam dużo światełek i tam też mam, ale jakoś tutaj to światło jest takie odpowiednie. Nie mam właśnie żadnych parasoli, żadnych takich dodatkowych lamp, więc może nie wygląda to tak, jak powinno wyglądać, ale chodzi o to, żeby się z Wami zobaczyć, żeby dać jakiś przekaz, żeby powiedzieć Wam właśnie o tym, że jem mango, że wprowadziłam też wołowinkę, czyli steki. Troszeczkę nabiał w postaci jajek i jogurtów kozich, bo bardzo lubię właśnie kozie produkty. I życzę Wam, żebyście też jedli to, na co macie ochotę, bo organizm najlepiej wie, czego potrzebuje i każdy organizm jest inny, każdy potrzebuje czegoś innego i słuchajcie siebie, nie słuchajcie tych wszystkich oszołomów na internecie, którzy często namawiają ludzi do strasznych rzeczy, a nie są specjalistami. Ja nikogo do niczego nie namawiam, mówię co robię sama, jakie mam nadzieje i Wy też musicie słuchać swojego organizmu i robić wszystko, co najlepsze dla Was. Spotykać się z ludźmi, którzy Was kochają, którzy Was lubią, kupować sobie to, na co macie ochotę, bo życie jest tylko jedno i widzicie, ni stąd, ni zowąd coś takiego może się przydarzyć, więc cóż, ja mam do stracenia, teraz tylko spełniam swoje marzenia. I powiem Wam, że mimo wszystko jestem szczęśliwa, jestem zadowolona, nie jestem jakąś uciemiężona tym całym. Jestem zadowolona z życia mimo wszystko i pełna nadziei, że włoski mi odrosną. No już się pogodziłam z tym, że one mi wypadły, trudno, no strasznie rozpaczałam, ale już nie ma ich, więc cóż. Teraz czekamy na rzęsy, na brwi i na włosy, no i na to, żeby ten drugi lek mnie po prostu wyleczył tak absolutnie. Będę miała jeszcze konsultację właśnie z taką panią doktor z Miami. Też Wam opowiem o tym, zobaczymy, co oni tam nowego wymyślą w moim przypadku. I szukajcie też nowych innowacji, nowych metod i dbajcie o siebie. Do widzenia, cześć!